Siema! Wczoraj zdecydowałem się zrobić coś, czego nie robiłem nigdy wcześniej, a mianowicie zorganizowałem turniej rapid dla widzów. I w sumie byłem bardzo zdziwiony, ponieważ wzięło w nim udział ponad 120 osób, natomiast niestety, ale wziął też w nim udział oszust. I w dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać, w jaki sposób takiego oszusta można złapać. No i mam nadzieję, że będzie to też przestroga dla niektórych z Was, że jakkolwiek byście nie próbowali, no to w pewnym momencie i tak wpadniecie. Także zachęcam do oglądania. Oglądajcie do końca, bo finał tej historii jest dość ciekawy. A my już przechodzimy do partii. Pierwsza partia, którą chciałem Wam pokazać, to jest partia z turnieju, gdzie. Oszust o rankingu 735 miał 3 punkty z 3 i mierzył się z jednym z moich widzów, których dość dobrze znam, ponieważ jest ze mną od bardzo dawna. Ma on ranking 2000, ponad 2100 i zobaczcie, jakim genialnym pomyślunkiem wykazał się grający czarnymi. Ponieważ nastąpiła E4. Grający czarnymi zagrał E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, czyli partia hiszpańska, no i na to nastąpiło skoczek F6. Roszada, no i grający czarnymi zupełnie bez żadnego strachu zdecydował się zbić Pionka. W taki sposób grają najlepsi zawodnicy na świecie. Myślę, że wielu z Was może ma ranking 700, 1000, 1200. Gdy widzicie takiego Pionka, no to. Jest dość trudno go zbić, ponieważ zaraz dostaniemy ruch wieża E1. Natomiast totalnie bez strachu grający czarnymi zbił tego pionka i po ruchu wieża E1 wrócił na pole D6. Ponieważ zdał sobie sprawę z tego, że po ruchu skoczek E5 można po prostu zagrać goniec E7 i nic złego się nie dzieje, zauważcie, że nie możemy zbić darmowej figury, ponieważ po ruchu skoczek C6 przegrywamy. Jest szach, a wisi nam hetman, totalna, totalna lipa. Także goniec E7 jest w zasadzie jedynym ruchem, który ma tutaj sens. Nastąpiło goniec F1, skoczek F5. No i co ciekawe, grający czarnymi gra dokładnie tak. Jak kilka lat temu, a właściwie w 2018 roku, grał Magnus Carlsen. Dosłownie kopiuje jego ruchy. Jego przeciwnik jednak, no, nie wykazał się, wiecie, znajomością teorii na poziomie 2800, więc tutaj już popełnił niedokładność, nastąpiło bicie, czarne odbiły biciem, nastąpiło C3. No i tutaj, grający czarnymi zawodnik, który ma ranking 700, i zobaczycie później, że poza turniejem, no, nie szło mu aż tak dobrze. Tutaj bardzo dobrze zrozumiał, że białe będą chciały zagrać ruch D4, dlatego samemu zagrał C5. Ruszył swoim zdublowanym pionkiem, żeby nie dopuścić do ruchu D4. Także białe musiały zagrać D3, nastąpiła roszada skoczek D2 i teraz dzieje się magia. Ponieważ zastanówcie się, możecie zapauzować filmik, jaki ruch byście tutaj zagrali. No bo ja nie będę was okłamywać. Zagrałbym prawdopodobnie goniec E6. Wyprowadzamy ostatnią figurę. No, to nie może być zły ruch. Goniec E6, być może goniec nad E6, żeby tego gońca tutaj wyprowadzić. Takie by były moje myśli. Natomiast grający czarnymi zagrał najlepszy ruch w tej pozycji. I najlepszym ruchem w tej pozycji, wyobraźcie sobie. Jest zagranie ruchu A5. Kilka tygodni temu pokazałem wam partię Magnusa Karlsena, w której powiedziałem, że wiecie, przewidział on przyszłość, ponieważ zapchał swojego pionka i ten pionek wygrał mu partię. Mój widz o rankingu 700 zagrał prawie tak, do... no, pewnie nawet lepiej niż Karlsen. Wierzcie lub nie, ale ten ruch wygrywa czarnemu partię. W pewnym sensie. Ponieważ grający białymi zagrał Skoczek E4. Teraz nastąpiło goniec E6. Białe zagrały goniec E3, oddały parę gońców. No i tutaj czarne faktycznie, nawet na no taki pierwszy rzut oka, mają przewagę. Być może jeżeli jesteście trochę mniej doświadczeni, nie dostrzegacie tej przewagi. Natomiast prawda jest taka, że te dwa gońce zawsze będą lepsze niż te dwie lekkie figury. No a białe i tak w pewnym momencie będą musiały zagrać ruch D4. Więc tutaj będzie bicie, i te pionki nie będą miały znaczenia, że są zdublowane. I teraz grający czarnymi zagrał kolejny ruch którego zupełnie nie rozumiałem. W sensie, jak patrzyłem sobie potem, analizowałem te partie, to długo mi zeszło, dlaczego ten ruch akurat został wybrany i dlaczego ten ruch jest jednym z najlepszych. Ponieważ grający czarnymi zagrał ruch C6. No i wiecie, trochę bez sensu. No Spoko, kontrolujemy te dwa pola, ale, ale co z tego? Okazuje się, że gdyby czarne kontynuowały swój plan i chciały zagrać od razu A4, białe zagrałyby D4, nastąpiłoby bicie, bicie i teraz czarne zagrałyby jakiś losowy ruch, to okazuje się, że tego ruchu nam brakuje. Białe mogą zagrać goniec B5 i zdobywają tego pionka. Ewentualnie ten pionek zostanie zapchany, natomiast ten goniec staje się aktywny. Dlatego, widząc to wszystko, zawodnik o rankingu 735 zrozumiał, że kluczowe w tej całej pozycji jest to, żeby pchać pionka. Ale nie powinniśmy robić tego zbyt szybko, dlatego zagrał ruch C6, żeby kontrolować pole B5. I teraz białe zagrały D4, nastąpiło bicie-bicie i dopiero teraz. Pionek leci dalej. I wielu z Was może sobie myśleć, kurczę, no totalnie wiecie, o co chodzi z tym pionkiem? Dlaczego pchanie tego pionka jest takie ważne? Bo okazuje się, że teraz białe mają trudny wybór. Jeśli zagrają A3, żeby tego pionka zastopować, to w którymś momencie goniec wejdzie na B3, te pola są słabe. Bardzo duże zrozumienie pozycji ze strony koloru czarnego, dlatego białe zagrały goniec B3. Czarne, najlepszy ruch w pozycji, poprawiły swojego gońca. Teraz nastąpiło C4, no i tutaj czarne zdecydowały się zbić. To jest ruch, który na początku komputerowi bardzo się nie podoba. Komputer mówi, że trzeba tutaj wracać, natomiast gdy komputer się namyśli, to jednak zgadza się z naszym sympatycznym zawodnikiem o rankingu 735 i stwierdza, że bicie jest najlepsze, ponieważ po biciu możemy zagrać ruch Goniec F6 i tego pionka nie możemy obronić. Dosłownie grający czarnymi w tej pozycji zagrał ruch Goniec D5 po to, żeby zbejtować C4 i potem ten pionek nie może być broniony. Także nastąpiło goniec E4, goniec F6. No, białe nie mogły tutaj nic zrobić, bo po tym biciu stracimy tego pionka, ewentualnie czarne zagrają tu wykorzystają, że jest tutaj związanie. Dlatego białe zagrały wieża B1. Teraz został stracony jeden pionek. Nastąpiło król H1. No i teraz, jak widzicie, mocno czarne mogą atakować. Mogą, nie wiem, no zagrać ruch C5 i spróbować atakować tutaj, żeby ten goniec był był silny albo coś. Natomiast grający czarnymi bardzo dobrze zrozumiał, wręcz z komputerową precyzją, że akurat w tej konkretnej pozycji nie mamy nic lepszego niż ograniczyć tego gońca. Ten goniec kiedyś może wejdzie tutaj, ten goniec może się wycofa i będą nam groziły maty. Dlatego najlepszym ruchem w pozycji jest G6, i oczywiście zostało to zagrane. Białe zagrały B3, więc czarne czy zbiły? Ja. Prawdopodobnie bym to zbił. Ja bym pomyślał, że po biciu, jak przeciwnik to odbije, wieża się otwiera, możemy już wchodzić. Jak przeciwnik zbije tutaj, grozi nam jakimś biciem, ale zagramy wieża A7, tutaj, tutaj, będziemy atakować po linii A. Natomiast, według komputera, trochę lepsze jest przepchanie, i to również zrozumiał nasz sympatyczny zawodnik, którego nazwałem mianem oszusta. Czy białe zagrały Hetman F3? Goniec sobie wrócił. Goniec już wiecie: zdobył jednego pionka. Może sobie wrócić najlepszy ruch w pozycji. Wieża poszła na D1. Hetman wyszedł na A5. Nastąpiło H4. Białe coś tam próbują poddymiać. Ale kłopot jest taki, że teraz po ruchu wieża E8, białe dalej atakują. Wieża idzie na E5 i wieże albo zdublują się po linii E, albo nastąpi ruch wieża D8. Gonie, C2 bicie, bicie. I teraz z tych wszystkich ruchów, jakie miały miejsce wcześniej, ten jest najbardziej podejrzany. Ponieważ jestem przekonany, że ja na blicu bym tego nie znalazł. Pomimo tego, że to jest proste, podwójne uderzenie, to to jest ruch taki, który, na który człowiek nie zwraca po prostu uwagi. A mianowicie w tej sytuacji są dwie, dosłownie dwie rzeczy, które nie są bronione. Ten pionek jest broniony? No okej, okay, hetman jeszcze nie jest broniony. Wieża jest broniona, pionki są bronione, wszystko jest bronione. Dwie jedyne figury, czy też bierki, które nie są bronione, to są te dwie. I możemy je zaatakować, cofając swojego hetmana na to samo pole, z którego kilka ruchów wcześniej, czyli w tym momencie on sobie poszedł. Poprawione dwie figurki, wymiana, wymiana, Hetman traca, atakuje tutaj, atakuje tutaj i bez żadnego problemu grający czarnymi to znalazł. Nastąpiło więc bicie Hetman H4, Król G2, Goniec E5, B4 i kilka minut temu powiedziałem Wam, że A5, A4, A3 było bardzo silne, ponieważ ten pionek wygra partię. man wrócił i ten pionek jest nie do zatrzymania. Jeśli ten pionek zostanie zbity, no to oczywiście tracimy figurę, więc nie można go zbić. Dlatego w tym momencie zawodnik 2107 po prostu się poddał. I sama w sobie ta partia jest niesamowicie podejrzana. Może dlatego, że komputer mówi, że czarne zagrały z dokładnością 99%, ale czasami dobre partie się zdarzają. Dlatego zdecydowałem się na małe śledztwo yy, szachowe. I zdecydowałem się popatrzeć, jak użytkownik o tym rankingu, grający czarnymi, grał trochę wcześniej, przed turniejem. I nie uwierzycie, co się stało. Znalazłem jego partię sprzed dwóch dni, gdzie mierzył się z panem z Australii o rankingu 742. I zobaczcie, co się stało. Nastąpiło E4, E5. Białe zagrały Hetman H5, czarne zagrały skoczek C6. Póki co czarne grają dobrze. Ale już w tym momencie. Grozi szewczyk. I bardzo możliwe, że w tej sytuacji Oszustowi wywaliło blue screena w głowie, ponieważ obronił tego punktu. Ale skoczkiem. Gdzie normalnie gramy tutaj G6. Wiecie, wydaje mi się, że jeżeli w jednej partii jesteś w stanie przewidzieć, że grasz A5, potem grasz C6, potem grasz A4, potem grasz A3, po to, że kiedyś zbijesz pionka, zagrasz tutaj, zbijesz pionka na A2 i twój pionek na A3 dojdzie. To nie powinno ci wielkiego problemu sprawić, to że po tym, po tym, jak zagrasz tutaj, to obroniłeś się przed matem. Takie jest moje zdanie. Natomiast widocznie moje zdanie było błędne, ponieważ nastąpiło skoczek h6, d3, no i tutaj wielkaś widać taką wielką znajomość szachów ze strony koloru czarnego. Bo on wiedział, że może dać szacha, więc dał szacha. Znana taktyka wszystkich arcymistrzów, jak, jacy istnieją na świecie, a mianowicie, a mianowicie widzę szacha, to daję szacha. Niestety okazało się, że po ruchu C3, jak wrócimy gońce, co nastąpiło w partii, to białe mogą zbić naszego skoczka, który bronił nas przed szewczykiem i nie mamy co z tym zrobić. Czarne jeszcze spróbowały zagrać Hetman E7. Nastąpiło goniec G7, wieża G8, Hetman H7. No i w tym momencie niesamowicie. Ciekawy, skomplikowany i pokazujący, że zawodnik 712 no, ma jakiś wielki potencjał do grania w szachy, zapewne, ponieważ w tym momencie zdecydował on się zagrać ruch Hetman F6 i podstawił nie dość, że Hetmana to jeszcze Mata w dwa ruchy. Wystarczy, że teraz białe zbiją i tutaj zagrają, tu i jest Mata. Natomiast wiecie, to jest ranking 700. Dlatego białe, widząc, że zdobyły Hetmana, wzięły tego Hetmana. Nastąpiło bicie. Hetman F7, Król G5, H4. Król podszedł do przodu. Nastąpiło F3. Król podszedł. Hetman tu, tu i tu. I w taki sposób nasz. Sym... No nie, no dobra, nie jest sympatyczny. Nasz oszust. Przegrał swoją partię dwa dni przed tym, jak wygrał na poziomie 2100. Także albo mamy do czynienia z największym progresem w historii szachów, i ten Ziomeczek za kilka dni zostanie super arcymistrzem w takim tempie rozwoju, albo oszukiwał. No niestety, ale czeskom. Miał chyba inne zdanie, chyba jednak nie uważa, że to jest jakiś ukryty Magnus Carlsen, ponieważ konto już zostało zbanowane. I w trakcie turnieju w zasadzie po czwartej rundzie, czyli po tej rundzie, którą zobaczyliśmy w, tym w, poprzednim, w poprzedniej partii, no, zawodnik ten został zbanowany. Także takie dwa apele ode mnie, jako twórcy. Po pierwsze, bardzo fajnie, że uczestniczycie w takich turniejach. No wiecie, 120 osób na turnieju rapidowym, gdzie zrobiłem go losowo, tak, prawie że totalnie losowo. No to jest jeden z lepszych wyników chyba w historii polskiego internetu, bo nie pamiętam turniejów rapidowych, w których tyle osób brałoby udział. Także cieszę się, że jesteście ze mną, bardzo jest to dla mnie miłe. Natomiast drugi apel, no nie oszukujcie, bo to zawsze wyjdzie. Turniej był bez nagród. W zasadzie jedyne, co ten oszust osiągnął, to to, że. Że zepsuł czterem osobom turniej, bo te osoby na niego trafiły, a czeskom działa tak jak działa, no i po jednej, dwóch partiach jeszcze go nie zbanował. Także nie oszukujcie, bawcie się szachami. Wiele osób wczoraj mówiło, że wiecie, zrobiło półtora punkta z siedmiu, ale dobrze się bawili. No i taka zabawa jest lepsza niż wygrywanie partii, bo maszynka wam podpowiada. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i suba, bo nie subujecie. A tymczasem ja się z wami żegnam. Elo.